Doświadczonego działacza partyjnego, ale przede wszystkim samorządowego i parlamentarnego. Jednocześnie człowieka, który ma doświadczenie także w innych dziedzinach życia. Ma różne doświadczenia, a to w kierowaniu miastem jest czymś bezcennym. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby na czele administracji samorządowej dużego miasta, takim dużym, ważnym miastem jest Olsztyn, stanął człowiek, który nie musi się wielu rzeczy uczyć, który po prostu bardzo wiele rzeczy umie. A takim człowiekiem Jerzy Schmidt jest z całą pewnością. Dobrze, żeby na czele władz samorządowych Olsztyna stanął człowiek, który był, można powiedzieć, zawsze po właściwej stronie, to znaczy w tych sprawach, które w Olsztynie nie były dobre, które uczyniły, jak to kiedyś powiedziałem, w tym mieście z Olsztyna ten czerwony punkt, był tym, który mówił prawdę, miał odwagę mówić prawdę o tej niedobrej rzeczywistości. Ta rzeczywistość już w wielkiej mierze się zmieniła, z tego się bardzo cieszymy, bardzo się cieszymy z tego, że tutaj doszło do referendum i że taki był wynik referendum, ale trzeba iść dalej. Trzeba doprowadzić do tego, żeby Olsztyn był miastem rządzonym uczciwie, bez żadnych ekscesów, dobrze i energicznie. Tutaj chciałem powiedzieć jeszcze o jednym, mianowicie Jerzy Schmidt jest reprezentantem formacji politycznej, która ma program dla Polski. Ma program walki z kryzysem, czynnej walki z kryzysem i ma program szybkiego rozwoju Polski na następne lata. Tym różnimy się od innych formacji. I to jest istotne także w tych wyborach. To jest istotne także w tych wyborach, bo przecież działania władz samorządowych muszą się wpisywać w ten ogólny wielki program. I działania władz samorządowych dla realizacji tego programu rozwoju Polski są niesłychanie ważne, bo bardzo znaczna część środków, którymi będziemy dysponowali, to są środki, którymi dysponują samorządy. I stąd kandydatura członka Prawa i Sprawiedliwości jest, sądzę, kandydaturą dobrze zapowiadającą się także z tego punktu widzenia. Jestem przekonany, że Jerzy Schmidt będzie potrafił wykorzystać te szanse, które stoją przed tym miastem, przed tym regionem, ze względu na planowaną przez nas politykę rozwoju, ze względu na środki europejskie, na te inne środki, które chcemy gromadzić. Mówię zarówno o perspektywie krótszej walki z kryzysem, choćby budownictwo mieszkaniowe, budownictwo socjalne, które traktujemy jako element walki z kryzysem, i o tej dalszej perspektywie szybkiego rozwoju Polski, szybkiej poprawy sytuacji gospodarczej, a przede wszystkim szybkiej poprawy losu mieszkańców Polski, Polaków. Dziękuję bardzo.